tutaj wszystko wskazuje na to, że tutaj jest jakiś kolejny sklon, który w tym momencie jest zalany. W sumie to był zalany. Okej, to wygląda, że jest znacznie cięższe. A my znajdziemy tu jakieś inne wyjście? Chyba nie. A to zobaczcie, jest tu jeszcze jakieś przejście. Okej, udało nam się znaleźć utopione pieniądze. Wszystko oczywiście może nam się przydać. Boziu. Nie wiem, czy widzicie to, co ja widzę, no ale znalazłem przepiękną broń, którą ogólnie uwielbiam stosować. Mianowicie jest to ten łuk, którym będę się na pewno dość często tutaj posługiwał. No dobra, skoro udało nam się zdobyć utopione pieniądze, także myślę, że możemy ruszyć właśnie do naszego tutaj ołtarza, by zniszczyć go. Okej, oddechu nie musimy wstrzymywać póki co. Ale dobra, słuchajcie. Pytanie, czy nie ma tutaj żadnego przeciwnika. Na mnie słyszę dwa głosy. No ale jeszcze nikogo nie widzę. Piękne trafienie. Oj, to mi się podoba. Nie wiem, czy ten gaz nie jest szkodliwy dla mnie. I wszystko wskazuje chyba na to, że jest dla mnie szkodliwy. Słyszę jeszcze jakiś głos. Być może oni właśnie są odurzeni przez ten gaz. Piękne trafienie. Dobra, słuchajcie, musimy to teraz zniszczyć. Także na razie nie mam pojęcia, jak tego dokonać. Ale mam nadzieję, że za chwilę się przekonamy. Dobra, sprawdzimy, czy w wyposażeniu mamy jakieś granaty. Mamy. Mamy również koktajl Mołotowa. Więc może ja tym koktajlem teraz spróbuję to zniszczyć. Zobaczymy, co się z tym wydarzy. Pięknie. Czy udało nam się tutaj zniszczyć piękny ołtarz? Okej, słuchajcie, musimy dotrzeć do doku, prawdopodobnie do tego doku, w którym w tym momencie byliśmy, czyli podążamy tam dalej. Ja oczywiście tutaj nie korzystam z drogi, tylko w miarę możliwości poruszam się na przełaje. Okej, musimy uratować członka ruchu oporu. Pięknie. Słuchajcie, no tych przeciwników tutaj zaczyna nam się robić coraz więcej. I na pewno ich będzie coraz łatwiej. Okej, pomagamy kolejnemu sojusznikowi. Your God, sir.
Should be fun. No dobrze, czyli musimy się udać teraz do leśnej stacji badawczej. Czyli my praktycznie cały czas tutaj krążymy. No dobrze, czyli mamy tutaj możliwość mniej więcej takiego samego sterowania członkami ruchu oporu, jak tutaj w przypadku Far Cry'a Primaru z zwierzętami. I nie chcąc wam nic tutaj właśnie mówić, no ale ja w tym momencie jestem w swoim żywiole, poruszając się z łukiem. Jak wytrafię, nie? Weź strzałę. Okej, wygląda na to, że udało nam się tutaj chyba wszystkich zdjąć. Czyli nie było was tutaj zbyt wielu. Okej, przeszukujemy ciała. Nie, nie, wolę jednak to cięższe urządzenie. Okej, wszystko wskazuje na to, że to jest kolejny budynek dotyczący kultu, ale też tak chyba nie jest w tym momencie. Ponieważ zaczyna coś tutaj się dziwnego dziać. Okej, ratujemy kolejnego człowieka. Okej, znaleźliśmy kilka pieniążków. Ołtarz kultu. Pytanie, gdzie ten ołtarz kultu się znajduje? Okej, czyli mam tu kolejny ołtarz kultu. Także ja tutaj się na tą wyspę mniejszą udam, by ten ołtarz w tym momencie mogę zwalić. I tak mniej więcej podążamy w tamtym kierunku. Także to dla nas, myślę, nie będzie żaden problem, żeby tam dotrzeć. I powiem wam, że gra coraz bardziej wciąga. Coraz lepiej to się zaczyna nam prezentować. Okej, niestety, ale będę musiał go tam przepłynąć sobie trochę w pław. Tu już widzę jednego z ludzi. Okej, postaram go się szybko zdjąć. Powiem wam, że trochę niepotrzebnie tutaj strzelaliście w moją stronę. Niestety źle na tym wyszliście. Okej, czyli musimy z powrotem to tutaj spalić. Słuchajcie. O właśnie, gdzieś mi uciekł łuk, ale już go odnalazłem. Dobra, czyli musimy znowu spalić ten cały ołtarz. Także ja się stąd wynoszę jak najdalej. No dobrze, czyli kolejny auto został z naszej strony tutaj zniszczony. Okej, a nasz ekwipunek niestety jest w pełni załadowany, także no nie możemy nic tutaj sobie przeszukać.
Ale owszem, apteczka jak najbardziej nam się przyda. No dobrze, czyli musimy teraz się po prostu stąd wydostać. No, faktycznie to jest tak głęboko, że trzeba to przepłynąć. No dobrze, musimy teraz dotrzeć do tego miejsca, które mam wyznaczone na mapie, a dokładnie sprawdzimy sobie, o co tutaj chodzi. Posterunek strażników. Czyli my sobie w tym momencie ten posterunek zaznaczamy i do niego podążamy. Słuchajcie, na razie tutaj podążamy cały czas z dżunglą. Nie spotkaliśmy specjalnie jakichś tutaj zwierząt, które miałyby nas zaatakować, ale na pewno takie tutaj się tak czy inaczej znajdują. Cieszy mnie to, że ty szeptasz w tym momencie. Tu mamy dwóch przeciwników, ale też mamy kurde tam dwóch cywili, także no nie mogłem oddać strzału, ponieważ cywil zasłaniał. Piękne trafienie. Okej, o to właśnie chodziło. Czyli udało nam się na dobrą sprawę zdobyć pierwszy posterunek. No ale niestety ja już tutaj swoich strzał nie odzyskam. Okej, kolejna mapa, kolejny rejon odblokowany. Szczerze mówiąc, szukam jakiejś tutaj amunicji do mojego łuku, ale wszystko wskazuje na to, że nic nie możemy znaleźć. No dobrze, ale może możemy wytworzyć strzały. No właśnie, ale broń użyj. Niestety nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj sobie takie bronie wytworzyć, no ale póki co to udajemy się do punktu na mapie, który mamy oznaczony, a ja podobno mam jakiś kolejny rejon mapy odblokowany. Okej, centralna wieża radiowa, także my się teraz udajemy pod wieżę. Musimy się dostać do masztu radiowego. My ten maszt już widzieliśmy wcześniej. Zaczyna mi to się nie podobać, bo mam coraz mniej strzał. Tak, ja muszę się rozejrzeć, zanim jednak zaatakuję. Aczkolwiek nie wiem, czego mogę tu się spodziewać. No i chyba wygląda na to, że musimy wejść na górę, także że nie marnujmy tutaj naszego czasu, tylko po prostu wejdźmy na samą górę. Nasze zejście jest łatwiej niż wejść. I ain't gonna have you climbing towers all over the county for me, so don't worry. Nie każesz mi wejść, ale mimo to ja tak czy inaczej muszę na nią wejść. Okej, czy musimy włączyć antenę na wieży radiowej?
Okej, czyli wyspa Dacia została właśnie w tym momencie wyzwolona. O, świetnie. To the north, you got the Whitetail Mountains. It's run by Jacob Seed, oldest brother of that fucking family. Jacob's the one training the cult, and he's damn good at what he does. Eli and the Whitetail Militia have been trying to hold out, but Jacob's ready to step on their necks. Southeast of there, you got the Henbane River. That's Faith's territory. The little sister. I've heard all sorts of stories about people losing their minds in a place called the Bliss. Now head west to the Holland Valley. Okej, słuchajcie, czyli w tym momencie oddaliśmy tutaj rejon. No i cóż wam mogę tutaj powiedzieć? Jak widzicie, rejony są podzielone tutaj na trzy takie etapy. Czyli na dwóch synów, córkę, no i oczywiście tutaj mniejszy taki ojca. To jest rejon Josepha, czyli ośrodek kultu. Żeby jednak się do niego dostać, musimy zniszczyć wszystkie trzy rejony, co przypuszczam, że nie będzie łatwym zadaniem, gdyż no, ten rejon tutaj jest naprawdę bardzo ogromnym rejonem, bardzo ogromny świat. Tak naprawdę tutaj zwiedziliśmy niewiele całego świata. Co prawda podoba mi się tutaj ta mapa. Ta mapa prawie jest w 3D. I bardzo fajnie to wygląda. Okej, słuchajcie. Dobra, myślę, że sobie możemy stąd śmiało wyjść. Oh shit. Deputy, I'm picking up something new out of Holland Valley. It's a broadcast from John. You need to see this. We are all sinners. Every one of us. You, me. Even the Father knows deeply of sin. It's poison that clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? That freedom from sin can come from the power of just one word. Yes, I wish to be unburdened. Yes, I must be redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate.